Panie Adamie, jakie to było spotkanie? No bardzo emocjonujące i no niestety przewidziałem ten wynik do 13 wyścigu, że będzie remis, ale biegi nominowane to myślę, że zaskoczyły i mnie i wszystkich. Piotr Pawlicki, też prosimy o komentarz. Dzień dobry wszystkim. Ogólnie mecz był wyrównany, całe zawody. Zielona Góra odjechała nam początek na 6 punktów, a nawet na 10. Później musieliśmy odrabiać i cały czas szukać w swoich sprzętach szybkości. Gdzieś tam szybkość znaleźliśmy, ale mecz był ciężki. Tutaj na pewno wielkie brawa dla zawodników z przeciwnej drużyny za walkę i za jazdę fair play. No, ktoś musi wygrywać, ktoś musi przegrywać. No, jedynie remis nieraz, ale to my dzisiaj byliśmy lepszy i bardzo się z tego cieszymy. Czas na komentarz ze strony Sparkalu Bazy, trener Rafał Dowódzki. Dzień dobry, dobry wieczór właściwie. Gratuluję Unii Leszno za wspaniałe widowisko. Myślę, że kibice na pewno byli zadowoleni. No i dziękujemy im oczywiście za doping, za to przywitanie, można powiedzieć pożegnanie po meczu, aczkolwiek no nie jest nam do śmiechu. Gdzieś tam mieliśmy ten mecz na widelcu, to się nie udało. No ale trudno, jedziemy dalej, dla nas to nie jest mecz o wszystko. Myślę, że dla Unii Leśno to był właśnie taki mecz. No i tyle, co można ogólnie powiedzieć. I Sasza Loktajew, waleczny, ale jednak to sama. Dobry wieczór. Odnośnie tego meczu powiem tak, że chłopacy z Leszna, również jak powiedział Piotr, jechali my dobrze, oni jechali dobrze, była wspaniała walka i oni wiedzieli co robią, my wiedzieliśmy co robimy, więc to jest żużel, dwa kółe, silnik, to tyle. Kiedy Państwo czas na pytania? Do Rafała Dowódzkiego pytania, co się właściwie dzieje z Jarosławem Hamperem, bo wczoraj nie wiem, zastanawialiśmy się, czy to wypadek przy pracy był, czy nie, dzisiaj ciąg dalszy jego niemocy właściwie. Tak, no Jarek ma kłopoty niewątpliwie sprzętowe od dłuższego już czasu. Ciągle próbujemy jakby to reanimować, ale myślę, że po tym dzisiejszym meczu trzeba sobie jasno powiedzieć, że no nie tędy drogę, tak? Trzeba naprawdę przewrócić coś do góry nogami i nie bawić się w tym tylenty, tylko wziąć się na nowo do pracy. Mamy trochę czasu i myślę, że dojdziemy do ładu. Myślę tu głównie o Jarku, no bo drużyna pojechała na dobrym poziomie. Unia Leśno wysoko postawiła poprzeczkę. No jednak tego jednego zawodnika zabrakło, ale pamiętajmy kilka meczy do tyłu, początek sezonu, kiedy naprawdę Jarek nam ratował nieraz skórę, więc czekamy na następny mecz i będziemy w tym okresie naprawdę intensywnie trenować i przygotowywać się do kolejnych zawodów. Trzy biegi na 5-1, panie trenerze, przegrane na starcie. Czy to tor się zmieniał, czy to nasi zawodnicy nie mogli się jakoś dostosować do tego refleksu, jaki miał Grzegorz Zegota i jego parowy Bierę? No i ten ostatni wyścig też w sumie refleksował, prawda? Czy sprzętowi przegraliśmy? Nie, po prostu zarówno Zęgi, jak i Bierę mieli dzisiaj piekielny strzał ze startu i to trzeba sobie jasno powiedzieć od początku tych zawodów. No i tyle, i w tym elemencie tutaj naprawdę brylowali na torze, doskonale się tutaj zdrali, oni umieją startować i wykorzystali ten atut dzisiaj, no, mocno. Ja bardziej ogólnie chciałem zapytać, bo to właściwie jest czwarta porażka z rzędu, ile się nie mylę, z Parfalu Bazyla zbliżają się play-offy trochę. Wiem, że różne warunki i różne okoliczności, wiadomo ostatnio co się wydarzyło, nie ma jakiegoś niepokoju, że my zamiast iść w lepszą stronę, to jakoś tak do tyłu w tym ostatnim czasie idziemy. No nie muszę przypominać, że mamy problem Patryka Dudka, to jest jedna sprawa. Druga sprawa, Jarek Hampel no, ma ostatnie mecze nie najlepszy, umijmy to delikatnie.
No i tyle. Myślę, że tutaj akurat z drugiej strony patrząc, progres zanotował Kamil Adamczewski, pracujemy z Adamem Strzelcem, no i tak jakby przyciągamy trochę za krótką kołdrę, ale tak jak mówię, mamy tyle czasu, przygotujemy się, wyciągniemy wnioski i myślę, że to jest... Właściwie nie ma co wyciągać, one leżą na stole, po prostu trzeba to zebrać i załatwić sprawę. W tych mankamentach ten pozytyw, czyli Krzysztof Jabłoński dziś wyprzedzający trzykrotnie Nickiego Petersena. Czy ten zawodnik jakby już zdobył na tyle pana zaufanie, że możemy się go spodziewać na stałe w składzie, czy Duńczyk wchodzi w grę, jeżeli wykuruje się z tą skręconą ręką? Oczywiście, cały czas ma na to szansę i jeśli tylko pojawi się na treningu i będziemy mogli zweryfikować jego formę, bo niestety zawody w Danii nie są jakieś dla nas miarodajne, gdzie występują zawodnicy, których nazwisk raczej nie znamy oprócz jednego lidera. I tam nawet niezły wynik nie świadczy o tym, że taki sam będzie w kraju. W tej chwili ma kontuzję i mamy tutaj jakby z nim drogę zamkniętą. Mamy, już powtórzę po raz kolejny, trochę czasu i to myślę też będzie załatwione. No cóż, myślę, że Krzysztof się tutaj wywiązał dzisiaj z zadania. Miał niezłe zawody. Dwa, też mieliśmy kłopot w związku z absencją Patryka Dudka w ustawieniu składu. Krzysztof nie byłby raczej w normalnych warunkach prowadzący parę, a w związku z tym, że zgłoszenie należało zrobić dużo wcześniej niż wybuchła, bo tutaj ta sprawa z Patrykiem Dudkiem, takie zestawienie musiało być realizowane, no i tyle.